Co dalej z niedawno otwartym stadionem miejskim? Czy przeciętny Kowalski może korzystać z tego obiektu i jakie imprezy będą się tam odbywały? Stadion miejski tętni życiem. Odbywa się cała masa imprez, choćby ostatni weekend, gdzie był półmaraton. Byli ludzie nie tylko z Polski, ale i zagraniczni uczestnicy tego półmaratonu. A więc jest intensywnie wykorzystywany przez klub Wektra, przez zespoły sportowe poszczególnych szkół, ale dyrekcja OSIL-u wprowadziła jeszcze jedno nowum. Każdy po wykupieniu abonamentu będzie mógł korzystać ze stadionu bez limitu godzin i na przykład biegać sobie po porządnej tartanowej bieżni, trenować popołudniowe czy wieczorne przebieżki. A więc będzie to stadion, już jest to stadion otwarty dla szerokich rzech społeczności. Natomiast mamy już swego rodzaju kolejkę nawet podmiotów, które zajmują się sportem, które chcą organizować tam imprezy i myślę, że sprawne współdziałanie chętnych i dyrekcji OSIL-u pozwoli na permanentne wykorzystywanie tych powierzchni sportowych. Czy uda się dokończyć remont ulicy Celulozowej? Czy jest to możliwe w 2015 roku? Zapewne tak, bo do projektu budżetu na 2015 rok wpisaliśmy już ulicę Celulozową. Kontynuacja budowy tej ulicy jest konieczna ze względu na rozrastające się osiedle w tym rejonie. Natomiast oczywiście to będzie jeszcze kwestia zatwierdzenia budżetu przez Radę Miasta, no a potem jego realizacja, ale w projekcie na 2015 rok ulica Celulozowa jest ujęta.